Obrazy Stefana Parucha ja widywałem na rozmaitych wystawach w Polsce i wydały mi się interesujące, bo z jednej strony czerpię coś tam z tradycji, a z drugiej strony próbuję wyznaczyć jakiś własny kierunek czy jakąś tendencję malarstwa opartego na ideogramach, na znakach graficznych, więc jest to taki, wydaje mi się, dość szczęśliwy mariaż właśnie dwóch właśnie takich graficznych skłonności i typowo malarskich. Wystawa jest konsekwencją naszych kontaktów z Akademią Pedagogiki Specjalnej i w międzyczasie właśnie padł pomysł, żeby zrobić wystawę Stefana Parucha. Taki tytuł, który nadał tej ekspozycji, to Czerepy, a rzecz właśnie o czaszkach, które malował w czasie pandemii, dysponując przez pewien czas ludzką, prawdziwą czaszką, którą otrzymał właśnie tam od znajomych, wypożyczył. Zaczął się przyglądać czaszce i zaczął malować obrazy. I plon tej wystawy, która właśnie się zakończyła, to są dwa lata pracy z obiektem, który kiedyś, dawno temu, malarze mieli w swoich pracowniach, gdyż pozyskanie czegoś takiego jak ludzka czaszka było daleko łatwiejsze niż dzisiaj, bo dzisiaj jest to, graniczy z cudem, żeby człowiek posiadł część drugiego człowieka, bo jednak czaszka jest pozostałością po kimś, kto żył. Autor dokonał takiego zabiegu powiększenia, co jest takim małym krokiem do wydobycia takich abstrakcyjnych cech przestrzeni, która wewnątrz tego kośćca, który się został, istnieje. Kiedyś tam był mózg, kiedyś tu były jakieś myśli, a teraz właściwie jest takie puste wnętrze, które zostało namalowane przez autora właśnie w taki trochę sposób architektoniczny. I kolor ani nie jest bardzo stonowany, ani nie jest mocno świecący, chyba że chodzi o jakieś akcenty. Więc ten kolor jest, ale w jakiś sposób kieruje wyobraźnię w kierunku przestrzeni, podkreślając bardziej takie abstrakcyjne cechy przedmiotu niż ten kolor naturalny. I z jednej strony widziałem jeszcze jakieś ukłony w kierunku baroku, gdzie ten modelunek światłocieniowy był mocniejszy, ale były też czaszki, które były malowane dość lekko, farbami akrylowymi, podkreślając ich przestrzenność i taką lekkość. Oczywiście czaszka jako motyw malowany na początku XXI wieku nawiązuje do historycznych tematów Vanitas, które odnosi się do życia, a raczej jego kruchości, więc tacy malarze jak Pereda, Vincent van Gogh, później i Paul Cézanne, Caravaggio malowali te czaszki jako bardzo wdzięczny element swoich obrazów, ale jednocześnie zwracając uwagę na kruchość życia, na marność tego życia, więc jest to przedmiot, czaszka jest przedmiotem, symbolem, który nosi ciężar swojej wymowy. Odbyłem wiele rozmów z artystami, jak oni sobie radzili w czasie pandemii i przy tym całym sytuacji ograniczającej życie, to jednak miało to swoje plusy, gdyż artyści bardziej zostali w pracowniach, ograniczyli swoje wyjazdy, swoje tournée i jakieś właśnie krótsze czy dłuższe wypady. I mieli więcej czasu do malowania, między innymi właśnie Stefan Paruch, który na otwarciu o tym wspomniał, że miał więcej czasu
i mógł się bardziej skupić na temacie, który właśnie zahacza o śmierć. Lub rzeczywiście czaszka jest takim symbolem śmierci. Z drugiej strony czasy zarazy, które też niosą śmierć. Niestety jest to bardzo przykre doświadczenie. Więc można powiedzieć, że przewrotnie takie czasy izolacji sprzyjają twórczości, która jest nakierowana na kontemplację i ciszę.